Dzień dobry się z Wami. Witamy Was w kolejnym odcinku Travel Love. Dziś zabieramy Was na wycieczkę do Zalipia, jedynej wioski w naszym kraju, która kwitnie nawet zimą. Zalipie znajduje się w powiecie tarnowskim i leży na szlaku drewnianej architektury Małopolski. W kwiaty maluje się tu absolutnie wszystko. Domy, studnie, stodoły, a nawet budy dla psów. To zdobnictwo wyróżnia Zalipie na mapie Polski. Naszą wycieczkę rozpoczynamy w domu malarek, gdzie już od ulicy witają nas kwiaty, zarówno prawdziwe, jak i te malowane. Jako pierwsze w oczy rzucają się trzy bajecznie pomalowane ule. Służą tu jako ozdoba, jednak gdyby zamieszkały w nich pszczoły, to pewnie zamiast latać na łąkę, siadałyby na dekoracjach i tu szukałyby pyłku. Otoczenie domu malarek jest tak jakby miniaturowym gospodarstwem wiejskim. Stoi tu mała chatka ze studnią, jest malowany rower, a nawet całe poletko żywych kwiatów. I strach na wróble. Naszym zdaniem jest to jedna z najbardziej fotogenicznych scenerii w Zalipiu. Doskonałe miejsce do wejścia w klimat tej wsi. Wchodzimy do głównego budynku, którego całe wnętrze wymalowane jest kwiatami. Dom malarek istnieje od 1977 roku i jest lokalnym ośrodkiem pracy twórczej oraz punktem informacyjnym. Znajdziecie tu zdjęcia najlepszych prac wyróżnionych w ostatnim konkursie oraz sklepik, w którym zaopatrzycie się w pamiątki z Zalipia, dekorowane przez miejscowe malarki. Tu zgłębialiśmy historię kwiecistych malunków na domach oraz oryginalne metody ich wykonywania. To ciekawe, że ta jakże piękna i barwna tradycja istniała wyłącznie w tej jednej wsi. Dopiero od niedawna moda na malowanie domów przeszła na kilka sąsiednich osad. Odbywają się tu warsztaty plastyczne dostępne dla wszystkich chętnych. Tu warto zwolnić krok, usiąść na ławce pod drzewem, zjeść drugie śniadanie i przygotować się na dalszy spacer. Oglądacie kanał Travel Love. Od ponad 50 lat w Zalipiu organizowany jest doroczny konkurs pod nazwą Malowana Chata na najpiękniej wymalowaną zagrodę. Jest to najdłużej istniejący w Polsce konkurs w zakresie sztuki ludowej. Wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach. Malowidła ścienne na zewnątrz, malowidła ścienne wnętrz, malowanki na płótnie i papierze oraz ozdoby na przedmiotach użytkowych. Nagrody dla zwycięzców wręczane są w czasie uroczystej gali w domu malarek. Wzory malowane w Zalipiu to nie są rzeczywiste kwiaty. Te kompozycje powstają w wyobraźni malarek, które tworzą wprost z serca. Jak sądzisz, czy gdyby pomalować kurę, to zniesie jajka w kwiatki? Nie wiem, spróbuj, ale najpierw musisz ją złapać. No tak. Pokazujemy Wam teraz zagrodę pani Danuty, która zdobyła niejedne laury. Zalipie to rozległa wieś, więc jeśli planujecie tu przyjechać, to warto skorzystać z tablic informacyjnych, jak choćby ta stojąca naprzeciwko kościoła. Na mapce pokazano najciekawsze zagrody i domy. Sam kościół także udekorowano w zalipiańskim stylu. Mówiono nam, że lokalny ksiądz jest do tego stopnia fanem tej tradycji, że nawet jego ornaty mają kwieciste hafty. W sklepiku o nazwie Trendy z przeszłości słuchaliśmy opowieści sprzedawczyni pamiątek, która także jest malarką podobnie jak jej matka, gdyż tradycja malowania w Zalipiu przechodzi z pokolenia na pokolenie. Obie panie co roku startują ze swoimi pracami w konkursie, jednak każda z nich prezentuje swoje własne dzieła. Dowiedzieliśmy się, że kiedy powstaje nowa kompozycja, autorka zwykle nie wie, jaki będzie jej koniec. Kwiaty powstają spontanicznie i jak mówią same malarki, są fantazyjne. Tu widzieliśmy też kwieciste wycinanki na pergaminie, które po wstawieniu w okno wyglądają jak witraże. Właścicielka sklepu prowadzi rodzinną kronikę pamiątkową,
w której pierwszy wpis gości pochodzi z 76 roku. My także dopisaliśmy tam kilka miłych słów. Dzięki opowieściom tutejszych malarek, kwiaty na ich pracach niemal zaczynają pachnieć. Idziemy teraz do tutejszego muzeum urządzonego w dawnej zagrodzie pani Felicji Curyłowej. Uważana jest ona za prekursorkę malarstwa Zalipia. Doszliśmy jednak do wniosku, że niełatwo dziś odnaleźć początek zalipieńskiej tradycji, gdyż różne źródła podają różne daty. Według informacji dostępnych w muzeum, zdobnictwo to powstało pod koniec XVIII wieku. Jednak w innym miejscu mówiono o początku wieku XX. Niewątpliwie jednak wszystko zaczęło się od paćkania wapnem okopconych dymem chat. Robiono to brzozowymi witkami tworzącymi w bieli nieregularne wzory. Wraz z upowszechnieniem się farb do tych kompozycji zaczęto dodawać kolorów. Tak powstały pierwsze kwiaty, a reszty dokonała wyobraźnia. W muzeum można zobaczyć oryginalnie wymalowane chaty Felicji Curyło oraz Stefanii Łączyńskiej. Obie są niezwykle bogato zdobione i wyposażone. Budynki te są przykładem sztuki zdobniczej Powiśla Dąbrowskiego. Obok tych domów stoi tak zwana chata biednicka, w której pod jednym dachem żyli gospodarze i ich zwierzęta. Byliśmy tu w czasie pandemii, więc wszystkie wnętrza oglądać mogliśmy jedynie przez otwarte na oścież okna. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się izba regionalna, w której zakupić można zalipiańskie pamiątki. O ile nie obudzicie rudego stróża. Dziś do dekoracji używane są farby akrylowe, które dają jaskrawe i intensywne barwy. Jak dla mnie w tej ofercie zabrakło magnesów. Znowu magnesy? Tu na własne oczy zobaczyć można, jak powstają te niecodzienne malunki. Właścicielka tych dłoni maluje od 4 roku życia. Zwiedzając Zalipie spotkaliśmy kilka miejscowych artystek. Wśród nich była pani Leokadia, uznana i wielokrotnie nagradzana malarka, z którą mieliśmy przyjemność chwilę porozmawiać. Pochwaliła się nam swoją najnowszą pracą przygotowywaną na tegoroczny konkurs. To jest robota, to kupę było tego i... No i po malutku tak robię i to tak pierone na zrobiło. Ile pani maluje takie coś? Jak mam ochotę i chęć do tego, to pieronem wymaluję. Taka babka maluje! Taka babka, proszę bardzo, jaka piękna! Śmieje się, Matko Bosko! Dobrze, trzeba się śmiać, śmiech to zdrowie! Jest dzieło, jest autorka! No. Takich gości jak dzisiaj, to ja tu widziałam, że lecieli, ale nie wstępowali. Na deser zostawiliśmy najbardziej klimatyczne miejsce w Zalipiu. Tę bajkową niemal scenerię tworzą dwie malownicze chatki. Stoją samotnie przy głównej drodze, więc nie sposób ich nie zauważyć. Chatki są niezamieszkane i można je wynająć na romantyczną sesję fotograficzną. Mnie osobiście najbardziej podoba się ta z monochromatycznymi wzorami. A ja wolę tę drugą. Zalipie chętnie odwiedzane jest przez gości z zagranicy, dla których ta kwiecista tradycja stanowi niebywałą atrakcję. Wielu z nich Zalipie kojarzy się głównie z jednym słowem – radość. Dziękujemy Wam za wspólną wycieczkę.
Komentujcie, lajkujcie i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnego odcinka. Cześć! Ciao! A ta kura to dokąd poszła? Może tu? Nie, tu jej nie ma.